Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Ponownie kolejna debata podczas naszej dzisiaj całodziennej konferencji giełdowej, tym razem debata analityczna. Co to znaczy? Nie będziemy rozmawiać o konkretnej firmie, o jej produktach, rozwiązaniach, usługach. Będziemy skupiać się, drodzy widzowie, na rynku, na zagadnieniach, które interesują inwestora indywidualnego przede wszystkim. Dzisiaj witam tutaj znamienitych gości. Przede mną pan Piotr Kuczyński, analityk, główny analityk Xelion. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry Państwu. Albert Rokicki, long-term twórca bloga, też prezes spółki giełdowej. Dzień dobry, Albercie. Witam serdecznie. I Bogusz Kasowski, którego gościmy już dzisiaj w drugim panelu, wcześniej sektor spożywczy, a teraz debata analityczna. Cześć, Bogusz. Witam. Bogusz, oczywiście surowcowe info, też możecie sobie sprawdzić kanał YouTube'owy, gdzie pojawiają się treści właśnie o tematyce związanej z rynkami surowcowymi. No to panowie, przyszłość inwestora indywidualnego, wyzwania i szanse 2025, taki temat tego naszego dzisiejszego panelu jest. Panie Piotrze, może zacznę tutaj od pana. Temat ten najbardziej, myślę, modny, bieżący teraz. Kurz po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych opadł, rynki wjechały na ATH, choć w Stanach Zjednoczonych te wzrosty w ostatnich dniach troszeczkę zwolniły, ale jednak są to historyczne szczyty. Mocny bitcoin, mocny dolar, który też ostatnio delikatnie, prawda, stracił, ale no, wszedł na 4,20 do złotego, choćby nawet do swojego szczytu z wielu, wielu miesięcy. Prosił o krótki komentarz. Czy to, co się wydarzyło po wyborach na rynkach, jest zgodne z tym, co pan zakładał, czy może coś pana zaskoczyło? Znaczy, tutaj jak pan zaczął o tych 25 roku, to stwierdziłem, że brakuje szklanej kuli. Oczywiście. Mamy dużo szkła, ale kuli. Ale kuli nie ma. Co do kurzu, który opadł, według mnie on się ciągle bardzo mocno unosi, ciągle nam oczy zasnuwa ten kurz. Nie wiemy dokładnie, jak to pójdzie i w którym kierunku to pójdzie. Rzeczywiście są pewne symptomy. Na temat tego, co ja oczekiwałem, to muszę powiedzieć, że do 10 września, nawet pamiętam dokładnie datę, do 10 września spodziewałem się przed wyborami w Stanach korekty, a po wyborach hossy na rynku amerykańskim. Do 10 września, podkreślam. Dlaczego do 10 września? Dlatego do 10 września byliśmy w Krakowie, między innymi z Kamilem Cisowskim, moim kolegą z Xeliona. Tam spotykaliśmy się z klientami i było również kilku zarządzających. I wtedy doszliśmy do wniosku, że wszyscy to mówią, to co ja powiedziałem. Ale to wszyscy, cały rynek, wszyscy analitycy. A z kolei powiedziałem, że jak wszyscy to mówią, to tak być po prostu nie może, no bo po prostu nie może. W związku z tym rzeczywiście tej korekty w zasadzie nie było. No może jeden dzień przed wyborami w piątek akurat indeksy spadły w Stanach. No to jest jedyne, co było, jeżeli ktoś na to liczył, to trochę był optymistą. A co do po wyborach, no to jeszcze zobaczymy, co będzie. No tak mogę powiedzieć, bo listopad nam się kończy, mamy grudzień przed sobą. Teoretycznie powinny być tylko i wyłącznie hossa, przynajmniej w Stanach, teoretycznie. Praktycznie może być jednak w dalszym ciągu różnie. Dlaczego według mnie ten kurz jeszcze nie opadł? Dlatego, że to, co w tej chwili pan Trump głosi, to nie znaczy, że pan Trump zrealizuje 21 stycznia, czyli po zaprzysiężeniu 20. To po pierwsze. Po drugie, nie wiadomo, w jakiej formie to zrealizuje. Już dzisiaj słyszymy, że cła na produkty chińskie to ma być dodatkowe 10%, ale już nie 60%. Na dzień dobry. Na dzień dobry. No owszem, ale dlatego mówię, kurz nie opadł. Tak. I naprawdę bardzo trudno w tej chwili mówić o tym, co się będzie działo w 2025 roku, ale pospekulować można. Do spekulacji jeszcze oczywiście przejdziemy, a my przenieśmy się do naszego rodzimego rynku ze Stanów Zjednoczonych. Albercie, czy ta zmienność, której nie brakuje na warszawskim parkiecie, która w zasadzie od początku listopada się pojawiła przy też rosnących obrotach podczas pojedynczych sesji, jest pewnego rodzaju zaskoczeniem, a może my po prostu wróciliśmy do normalnego handlu po tym chyba przedłużonym okresie, czasie ogórkowym na GPW. Czy inwestorzy jakkolwiek odczuli wybór właśnie Donalda Trumpa na stanowisko prezydenta? Czy to wybór w swojej opinii dla nas, dla inwestorów w Polsce dobry, czy może ten mniej dobry, choć no, możemy tutaj oceniać, bo w Stanach Zjednoczonych możemy mówić, że coś jest dobre, mniej dobre, bo rynki idą w górę. U nas w Polsce tych wzrostów nie widać. Prosiłbym o taką ocenę. I kiedy ATH? Nie sposób tutaj nawiązać do wyborów prezydenckich, bo o ile Stanom Zjednoczonym Donald Trump, który jest biznesmenem i jest chyba najbardziej probiznesowym prezydentem w historii, też no, wybrał sobie jako sekretarza skarbu byłego zarządzającego hedge fundem, także lepiej być nie może dla Wall Street,
powiało optymizmem, no bo zapowiada obniżenie podatków z 21% na 15% dla firm. Jest oczywiście za przedłużeniem tych własnych niższych podatków, które wprowadził już w 2016 roku. Zapowiada mnóstwo deregulacji. To wszystko pomaga amerykańskim spółkom. Oczekiwania analityków, jeżeli chodzi o średnią wzrostu zysku na akcje spółek z S&P, to jest około 12% w tej chwili, a nawet niektórzy się kuszą o 16-15%, jak Ed Yardeni, którego akurat ja najbardziej cenię z analityków amerykańskich. Więc o ile Trump bardzo napompował jeszcze, tak turbo doładował tą hossę na Wall Street, no to nam krótkoterminowo przynajmniej jego wybór zaszkodził z wiadomych przyczyn geopolitycznych. Dla nas pewnie lepsza krótkoterminowa byłaby pani Harris z powodu wojny na Ukrainie. No niestety Polska jest postrzegana jako terytorium o podwyższonym ryzyku. Dość powiedzieć, że słuchajcie, węgierski BUKS zyskał w tym roku 30%. I to obrazuje, ile polska giełda mogłaby zyskać, gdybyśmy byli neutralni. Gdyby przynajmniej. Gdy, pana Putina. Gdy, no, nie mówię, absolutnie nie nawiązuję do tego, że powinniśmy być neutralni, ale zauważcie, kraj emerging markets, który jest neutralny, no z neutralnością też można by było dyskutować, bo pan Orban wręcz jest sojusznikiem pana Putina, można by powiedzieć. Natomiast co może właśnie nas spotkać w 2025, jeżeli byśmy mieli jakąś formę zamrożenia, czy no oby było to zakończenie wojny na Ukrainie, to możemy pójść śladem węgierskiego BUKS-a i takie wzrosty o 20-30% właśnie nawet na bazie takiego odreagowania zwykłego po tej korekcie, która trwa od maja, by mnie zupełnie nie zdziwiły. Więc pytanie, dlaczego w takim razie już teraz tego nie mamy, skoro tam zapowiada, nie? Zakończenie tej wojny. Kamala Harris przecież mówiła o kontynuacji konfliktu, że o dalszym wspieraniu konfliktu, kontynuacji, aż Ukraina wygra. Wiemy, że no, na dzień dzisiejszy nie ma szans, żeby zakończyć tą wojnę z czymś, co możemy określić wygraną Ukrainy. Możemy ją zakończyć tylko w sposób jak najmniej szkodliwy dla NATO, tak? Bo to raczej jak Donald Trump będzie kończył, to będzie kończył jak najmniej szkodliwie dla NATO, jeżeli chodzi o perspektywę. To jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, bo jakbyśmy się cofnęli do października, choćby 2023, to spodziewaliśmy się zmian. Zmiany się pojawiły, jeżeli chodzi o polski obóz rządzący i giełda zareagowała wzrosty, prawda? Więc był no, to bo mamy dużo SSP, no trudno tu nie reagować na wzrost. Natomiast, panowie, ważna informacja, to jest informacja z teraz, jesteśmy na żywo. Trwa ewakuacja z giełdy papierów wartościowych w Warszawie, z budynku giełdy. Nie widzę powodu, ale jest ewakuacja, tutaj są komunikaty, że... Stąd ten spadek. Nagły, że, tak? Tuż przed naszym znaczy jest komentarz, nie patrzyłem, jest komentarz był, dotyczący, da, nagły spadek, dotyczący tak. Tego, że to nie wpływa jakby na obrót. WIG20 rzeczywiście no jest delikatnie pod kreską, 30%, mimo dzisiaj całkiem niezłej postawy po dobrych danych o sprzedaży detalicznej, ale to tak w ramach takiej ciekawostki. Tutaj ale jeżeli dlaczego ktoś sprzedaje, że jest ewakuacja giełdy, to źle robi. Znaczy, no, ale to pytanie, ale pytanie to, czy rzeczywiście to tłum, ma... psychologia tłumu, tak? Ja wiem. Czy to ma związek, natomiast to w ramach takiej ciekawostki. A wracając tutaj, do tego, o czym kolega powiedział o tym Trumpie, dlaczego giełda nie rośnie, bo przecież ma być zamrożenie konfliktu, bo końca wojny to ja w ogóle nie przewiduję, to jest nierealne. To znaczy można to nazwać końcem wojny, ale tak naprawdę będzie to zamrożenie konfliktu na jakichś tam granicach. Dlaczego? Według mnie dlatego, że inwestorzy są bardziej racjonalni niż nam się wydaje, niż mnie się czasami wydaje, bo czasami mam wrażenie, że są zupełnie nieracjonalni, ale widać w tej sprawie są racjonalni. Dlaczego? Dlatego, że proszę sobie wyobrazić, być może Trump na pewno będzie chciał skończyć tę wojnę, a przynajmniej zamrozić ją. To jest oczywiste, tu się zgadzamy. Czy mu się to uda? I tu jest olbrzymi, naprawdę olbrzymi znak zapytania. Bo można sobie wyobrazić, że któryś Zełenski czy Putin mu podskoczy, a on ma ego takie trochę większe niż Mount Everest, się zdenerwuje i pójdzie zupełnie w drugim kierunku. Przecież może rozkręcić tę wojnę, a nie zamrozić ją. I to jest według mnie w tej chwili niestety równie prawdopodobne, bo to wcale nie jest, jeżeli nie będzie miał czystej wygranej, żeby powiedzieć światu, proszę bardzo, doprowadziłem do zamarznięcia tego konfliktu na warunkach no, takich, że jedna i druga strona coś straciła, ja wygrałem.
Tak. To będzie okej dla nas. Tak. Ale jeżeli tak nie będzie, to co wtedy? Znaczy, ja myślę, że tutaj akurat w kontekście geopolitycznym dla nas powinno być najważniejsze dla nas. Z naszego polskiego punktu widzenia absolutnie nie twierdzę, że Ukraina to będzie dobre wyjście dla Ukrainy. No tak, bo to jest ale bo mówimy o tym, że wojna najprawdopodobniej się zakończy mniej więcej na linii frontu, tak, że Rosja zyska jakieś terytorium, czyli Putin wygra. Ukraina przegra, no bo jednak utraci terytorium, już nie wspominam w ogóle o Krymie. Natomiast to, gdzie ja widzę największe zagrożenie ze wschodu, to sytuacja, w której wojna by się zakończyła zmianą władzy na prorosyjską na Ukrainie. A tak. To by była dużo gorsza sytuacja dla nas, dla NATO, bo mielibyśmy po prostu przedłużenie polsko-białoruskiej granicy o Ukrainę. Ale więc, to jest chyba mało prawdopodobne. Tak, na dzień dzisiejszy. Tak, więc tak. Jeżeli Trumpowi by się udało zamrozić czy zakończyć ten konflikt na tej granicy, jaka jest bez zmiany władzy na prorosyjską, jeżeli tutaj by się udało, no że Putin by nie to, naciskał na odejście Żeleńskiego, czyli będzie właśnie wtedy odpał. Tak. To jest według mnie największa niepewność, czy wśród warunków nie będzie zmiany władzy na Ukrainie i w jaki sposób Rosja nie będzie starała się Trump jej... Trump się na to nie zgodzi. Nie zgodzi się, no ma to ego takie, no nie zgodzi się. No. Dla mnie to jest największa niepewność, że się nie zgodzi, to jest bardzo prawdopodobne. Tak. Pytanie, co też może dostać zaoferowane, bo jednak współpraca Rosja-Chiny jest też dość ścisła. Może Rosja nie jest jeszcze do końca wasalem chińskim. Myślisz, że mógłby Trump doprowadzić do rozbicia tego sojuszu? To jest chyba nieprawdopodobne. Nie, ale mogą mu coś zaproponować w zamian za to ustępstwa w tym zakresie. No mogą. To bardziej w tę stronę. Że Chiny za pośrednictwem Rosji mogą coś zaproponować Trumpowi za ustępstwa w kontekście rządu na Ukrainie. Tak. I wtedy nie będziemy mieli tego odpału niestety. No wtedy nie będziemy. No właśnie, to nie mamy żadnego wpływu, niestety to jest geopolityka i tutaj może to rozwinąć w każdym kierunku. Wielu komentatorów rynku też powątpiewa o tę siłę Donalda Trumpa, o to, czy te postulaty, które on wystosował w ramach kampanii, rzeczywiście mogą się zmaterializować, mając na uwadze to, że mówić można wszystko, czy tam papier przyjmie wszystko, ale jeżeli już chodzi o realne działania, no to trzeba się już liczyć z szerszą grupą osób de facto, no i też z innymi krajami. Tutaj pytanie do pana, panie Piotrze, bo pan nie do końca chyba był zwolennikiem takiego rozwiązania, jeżeli chodzi o wybór na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nie do końca, tylko zupełnie nie byłem zwolennikiem. No właśnie. Ja w takich lekkich słowach to powiem. To znaczy ja od wielu tygodni przed wyborami mówiłem, że wygra Trump, bo popatrzyłem na to, co się dzieje u bukmacherów, w sondażowniach. To, że tam była delikatna przewaga Harris, nie przemawiało do mnie, bo ruch był na stronę Trumpa wyraźny. A u bukmacherów to w ogóle była katastrofa, jeżeli chodzi o Kamalę Harris. Także że ja zdecydowanie mówiłem, że wygra Trump, a ja jestem zwolennikiem Harris, ale wygra Trump. No i tak to się stało. No i cóż, no musimy się z tym pogodzić. W tej chwili najgorsze jest to, co wszyscy mówią, wszyscy analitycy geopolityczni, ale i analitycy giełdowi też. Najgorsze jest to, że jest niepewność związana z jego... Nie wiadomo, czy do końca świadomą teorią, świadomą grą, w której prowadzi szaloną politykę. Znaczy nie wiemy, co on zrobi. Przecież on sam w tym wywiadzie dla Wall Street Journal, znacie państwo pewno, sławetny wywiad, który on powiedział, że Xi Jinping mnie szanuje, bo jestem, tu było literka F i wiele kropek, szalony. No więc jeżeli on sam mówi, że on jest szalony, no to w tym momencie świat nie wie, co za chwilę się stanie. I to jest najgorsze. Przecież wielu jego współpracowników mówiło, że on potrafi rano się obudzić, coś tam postanowić, a po południu zmienić to postanowienie nagle, zupełnie bez powodu. Przecież jego różni sekretarze skarbu, stanu i tak dalej w tej pierwszej kadencji byli zmieniani jak rękawiczki, bez przerwy. W związku z tym to, że w tej chwili ten nowy sekretarz skarbu jest kochany przez rynki, nie znaczy, że on Bissant, jak on jest? Scott Bessent? Tak? Bessent, tak. Scott Bissant. Jest pytanie, czy w ogóle zostanie nominowany po 20 stycznia. No, czy w ogóle to... I wszyscy mówią, o, Musk mu pomaga. Mówię o Trumpie. Owszem, ale Elon Musk to jest samiec alfa i Trump to jest samiec alfa. Dwa samce alfa w jednej zagrodzie to długo się nie utrzyma według mnie. W związku z tym naprawdę nie wiadomo, w którym kierunku to pójdzie. No chyba, że mają wspólny interes, tak? No tak chyba, jak, że... mają. Tak jak przywódca Chin i przywódca Rosji, też dwóch samców alfa razem trwają w sojuszu. Boguszu, no ale
nawiązując choćby do poprzednich wyborów, 2016 rok, było bardzo dużo obaw. Było bardzo dużo obaw i rynek bardzo mocno wyceniał te obawy, przecież jaki dołek zaliczyliśmy na S&P. Wyszło nieźle. No bo ktoś usiadł i tak jak Albert powiedział, to jest pro-biznesowy, pro S&P 500 prezydent. I dla gospodarki USA jest to bardzo dobry prezydent. Z punktu widzenia USA, tak, my możemy sobie mówić, on jest dobry, zły, nie dla Polski. Zerwać na sekundkę tylko. Tak? Spójrzcie na indeks Merval, na indeks argentyński. Tam przecież prezydentem jest ewidentny szaleniec. No i to bez dwóch zdań. No. Ale jaki szaleniec? Szaleniec się zmarłego psa i tak dalej, i tak dalej. Ale przecież jest ulubieńcem Wall Street. Prawda? Wszyscy o tym mówię. Zwolennik wspierając to, co kolega mówi. Tak, natomiast, ale kwestia jest taka, że Donald Trump jednak gospodarczo całkiem nieźle sobie poradził. Włącznie z tym, że przecież końcówka jego kadencji to jest pandemia. Pandemia, tak jest. I też z tego całkiem nieźle wyszedł, bo nawet helikopter money, te $600, tak, też w swojej części trafił z powrotem do gospodarki na giełdę. Wspierając całą amerykańską gospodarkę, która, no jak wiemy, też całe 401, tak, ich program emerytalny też giełdą stoi. Więc pod tym względem Donald Trump dla Stanów Zjednoczonych jest dobrym prezydentem. Więc tylko wiesz, jest jedna różnica. Wtedy, kiedy Trump został prezydentem w 16 roku, znaczy on w 17 wszedł na tak. tron, a w 16 wygrał wybory, to przez 2 lata w zasadzie panowała flauta na Wall Street. Jak spojrzysz sobie na indeksy, to one sobie tak chodziły, ale tam zarobić, gdyby ktoś trzymał ciągle i nie zmieniał pozycji, to trudno było zarobić. 2 lata. I w związku z tym była możliwość wybicia. Poza tym stopy procentowe były bardzo nisko. Rentowność obligacji 2-2,5%. No więc teraz właśnie też docieramy do tego. Brexit był przecież 2016. Teraz na przykład właśnie te 10% ceł na Chiny ma być może w zamyśle Donalda Trumpa po pierwsze pokazać Chinom, że okej, pamiętajcie, że miejcie z tyłu głowy, że mówię o 60%, na razie jest 10, a druga rzecz, żeby utrzymać jednak tą inflację dalej w trendzie spadkowym amerykańską. Ale wiecie, jak argumentuje Trump tą decyzję o 10% cłach na Chiny, ale uwaga, 25% na Meksyk i na Kanadę, żeby te kraje zaczęły przeciwdziałać przemytowi narkotyków, głównie fentynelowi, który zalewa Stany Zjednoczone, jest wiele śmiertelnych przypadków, czyli tak płynie. Argumentuje. Czyli, I z Chin do Kanady czyli też problem na granicy i to jest moim zdaniem bardzo sprytna karta Trumpa. On jakby pokazuje też i swoim wyborcom i całemu światu, że okej, to nie jest tylko sam biznes, nie jestem chciwy, nie chcę wyciągać kasy z całego świata, ale mamy problem w Stanach Zjednoczonych z nielegalną imigracją, z przestępczością, z przemytem narkotyków i to było ciekawe. Dzisiaj artykuł na Bloombergu. Tak, ja czytałem ten artykuł rzeczywiście, bo to jest fentanyl, to jest jedna rzecz, a druga rzecz w ogóle stawianie tamie imigracji, prawda? Dokładnie tak. Przy czym, no, chociaż Kanada tam poszkodowana chyba z tego względu, tam od razu Trudeau zazwonił i obiecuje, że zrobi wszystko tak, bo przecież przy czym ropa, gaz. Wiecie, z tymi imigrantami, jak on chce tą masową deportację robić, które mu się nie uda, bo to jest Eisenhowerowi się nie udało, a mu się też nie uda. Nie, to jest nierealne i by zaszkodził. Zaszkodziłoby dramatycznie. No. Tak, cały sektor rolniczy się boi. Tutaj mamy rolnictwo. Się boi po prostu, że zabraknie im ludzi do roboty. Tak, oczywiście. Wróćmy panowie na nasze polskie podwórko, bo no, wybór już taki został poczyniony. Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych. Na co ma zwrócić szczególną uwagę inwestor w Polsce? Które z jego postanowień, decyzji mogą realnie wpłynąć na nasz polski rynek? Bo właśnie dużo się mówi o kwestii związanej z obronnością, ze zbrojeniem, z przygotowywaniem się na to, co może nas czekać w kolejnych latach. No my co prawda za bardzo takich spółek na polskiej giełdzie nie mamy zbyt wielu, ale które konkretnie decyzje właśnie, być może dotyczące ceł wprowadzonych na produkty z Europy, które trafiają do Stanów Zjednoczonych, jakby się panowie mogli odpowiedzieć, tak żeby przygotować właśnie polskiego inwestora na kolejne miesiące, kwartały, na co powinien zwrócić szczególną uwagę właśnie w kontekście nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Może Albercie, ty. Ja bym zdecydowanie tutaj zaczął od takiej tezy, żeby raczej jednak pomimo wszystko unikać spółek z WIG-u 20, bo uważam, że to jest indeks całkowicie bezsensownie skonstruowany i też proces selekcji, rotacji spółek też
pozostawia wiele do życzenia i tutaj myślę, że... Ilość SSP. Jakiś ta, apel... SSP, tak. Ta, ale tutaj, Albercie, ale wszystkich duża. Spółek czy tylko SSP? Jak może tam? Poza CD Projektem i w ujęciu dywidendowym, powiedzmy PZU, jak LPP Kęty, to myślę, że wszystko inne jest poza radarem, myślę, inwestora indywidualnego, tak mi się wydaje, przeważające jakby, znaczy to jest mój pogląd tylko, natomiast no, duży potencjał widzę w małych i średnich spółkach, co też widać w Ameryce. Ten Russell 2000, on najwięcej zyskał, tak. W tym miesiącu jest już ponad 6% chyba. A jeszcze ma trochę do nadrobienia. Dokładnie tak, to raz, że on bardzo zyska na tych wszystkich pomysłach Trumpa, łącznie z cłami, to właśnie jeden z nielicznych beneficjentów ceł to będzie Russell. Natomiast też tam wyceny są o wiele bardziej atrakcyjne. Tak. Taki Russell ma około 15-16, nasz MWIG40 ma CZ około 13, SWIG80 też tam jakieś kilkanaście. No bo spółki są tanie, tak. Nasze, polskie. Słuchajcie, nawet dzisiaj sprawdzałem na... Ja wiem, że to tak brzmi, że jak zawsze, tak? No ale no jednak jesteśmy o wiele tańsi niż nawet Ameryka, co nie znaczy, że Ameryka musi wejść w jakąś bessę, czy jakoś mocno się skorygować, bo ważniejszy jest oczywiście rozwój spółek, a one są mocne fundamentalnie wciąż, pomimo wysokich wycen. I tutaj nawet nawiązuję do tych Magnificent Seven. One mają, to są w ogóle mistrzowie świata w historii chyba przedsiębiorczości świata. To są najlepsze przedsiębiorstwa, wiecie, no z ROE powyżej 30%, z ekspozycją na cały świat powyżej 50%. Z marżą też bardzo wysoką, kilkudziesięcioprocentową, to nie było takich precedensów. Nawet te poprzednie czempiony typu General Electric czy Coca-Cola, tego typu spółki, no to nawet się nie mogły równać. Te wszystkie wskaźniki były 3 razy mniejsze, nawet na szczycie ich wielkości. No to nie było, nie było tak uzasadnione jak teraz. Natomiast w Polsce mamy dla całego WIG-u średni CZ poniżej 10. Cena do wartości księgowej 1, czyli no, teoretycznie, ja wiem, że to takie oklepane, ale za jedną złotówkę kupujemy złotówkę majątku spółek, tak? Gdzie tam dla S&P tego nie jest... obserwuję, ale chyba zaniżają trochę spółki surowcowe, prawda? Bo one, no tak, mają, bo one są historycznie cykliczne. Zawsze mają bardzo niskie cena na zew. Dokładnie. Tak, tak, i tam bardzo często dochodzi do zmian wyceny ze względu na posiadane zewy, nie? Tak. Zasobów. Tak, tak. No to od razu, Boguszu, pytanie do ciebie, bo Albercie, ty jeszcze chciałeś kontynuować. Jeszcze tylko chcę taką ciekawostkę, co ja śledzę, nie wiem, czy gdzieś indziej się spotkałem z takim opracowaniem, natomiast pod względem stopy dywidendy dla WIG-20 to jesteśmy prawie najtańsi. WIG-20 mierzony stopą dywidendy, czyli innymi słowy, no ta stopa dywidendy jest na poziomie 5,5. Wyższa była tylko, uwaga, w czerwcu 2013 roku, kiedy było bankructwo Cypru i likwidacja połowy, tej obligacyjnej połowy OFE u nas. Także i zazwyczaj właśnie taki wysoki poziom stopy dywidendy WIG-20, powyżej 4,5 nawet, zwiastował mocne odbicia, czyli no, korespondował z dużymi dołkami, tak jak też policzyłem, to jakieś 25% średnio główny indeks giełdowy przez rok od takiego sygnału zyskiwał. Co nie znaczy, że to się powtórzy, to jest tylko statystyka na bazie tylko 5 case'ów historycznych przez ostatnie 15 lat. Kiedy przed momentem Albert wymieniał spółki z WIG-20, ty, Boguszu, wspomniałeś o KGHM-ie. Co może się wydarzyć na rynku surowców w najbliższym czasie? Czy ta nasza najbardziej popularna spółka miedziowa, miedziowy gigant? Miedziowo-zebna. Tak, która jest, no, jak patrzyłem ostatnio na korelację, bardzo mocno zależna od tego, jak zachowuje się miedź na światowych rynkach, jak może się też zachować właśnie w kontekście zachowania samych surowców. Też mamy przecież spółki węglowe, natomiast to już może troszeczkę mniejsza korelacja z decyzjami Stanów Zjednoczonych w tym aspekcie, bo jednak to już nie jest surowiec, na który patrzymy aż w tak szerokim ujęciu, chociaż być może niektórzy też tak na to spoglądają, gdybyś mógł ewentualnie to ocenić. Znaczy tak, dwojako. Bo pierwsza rzecz to jest oczywiście Donald Trump i jego wpływ na siłę dolara, bo to wpływa na wycenę surowców wycenianych w dolarze, czyli wszystkich. I tutaj no, to jest no, absolutnie zero-jedynkowo należy traktować, bo dolar się umacnia, dolar się usłabia po decyzji Trumpa i tak to będzie funkcjonować dla miedzi, dla złota, dla srebra, dla wszystkich tych surowców. Natomiast i dla miedzi
dla miedzi zwłaszcza, bo dla SEBA tutaj, no oczywiście SEBA ma duże zastosowania w panelach fotowoltaicznych. SEBA ma szansę podskoczyć, choć ja osobiście dalej uważam, że jest trzymane sztucznie przez kogoś za nisko, bo jest mocno według mnie niedocenione, ale może podskoczyć, ponieważ Trump, nakładając kolejne cła już na fotowoltaikę chińską, która wykorzystuje SEBA, będzie zwiększał zapotrzebowanie na fotowoltaikę w produkcji amerykańskiej. Więc tutaj jest szansa, że amerykański rynek podbije troszkę nam to cenę, to co się nie udało Wall Street Bets. Tak? Więc jest szansa, że po prostu te cła wpłyną na SEBA. Natomiast miedź. Miedź tutaj już będzie zbilansowana przez Donalda Trumpa. Z jednej strony mamy oczywiście kwestie ograniczenia tutaj odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz OZE, które jest miedziochłonne. Z drugiej strony rozbudowa przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych, ściąganie produkcji z powrotem, rozbudowa infrastruktury jest miedziochłonne. Czyli tutaj to powinno się nam zbilansować, jeżeli chodzi o rynek miedzi. Tak więc Donald Trump, jeżeli będzie w miarę równo podejmował decyzję anty-OZE, antyelektryfikacja transportu versus rozbudowa przemysłu, rozbudowa infrastruktury, to powinniśmy mieć to w miarę zbilansowane. Jak skończysz, to wtedy... Znaczy, bo teraz bym chciał przerzucić się do ogólnego tematu spółek i wpływu, więc jak coś... No nie, proszę bardzo. Więc tutaj cła będą miały znaczenie, ponieważ musimy pamiętać, że zazwyczaj to jest w ten sposób, że kiedy jedno państwo nakłada cło na drugi region dla nas, Unii Europejskiej, bo tak to będzie prawdopodobnie, to my nałożymy jakieś odwetówki. Więc tutaj najprawdopodobniej tak, samochody elektryczne będą pierwsze, Tesla. Będzie prawdopodobnie tym narzędziem, które będzie już bezpośrednio wbijaną szpilą w Trumpa za wszelkie cła nakładane na Unię Europejską, ponieważ no, dostanie się Muskowi bezpośrednio. Będzie trzymał Musk za rękę. Tak, Trump. Więc tutaj tak jest szansa na to, że Unia Europejska pomyśli, tak, choć nie wiem do końca, jak ci politycy decydują o takich rzeczach, więc ciężko mi jest stwierdzić, bo wiemy sami, jakie decyzje Unia czasami podejmuje, więc tu pewności nie mam, że tak to nastąpi. Natomiast jest to bardzo dla nas mocne narzędzie jako Unii, żeby odzwierciedlić. Natomiast musimy pamiętać, że te cła dotkną wszystkie firmy robiące biznesy ze Stanami Zjednoczonymi, bo albo będą cła w jedną, albo w drugą stronę. Więc tutaj, no może ale na sasowskie razie... spółki będą bezpieczne, tak, ale no nie wiem, ile sasowskich polskich spółek robi interesy ze Stanami. Na razie, słuchajcie, GPW. Europę oszczędził pan Trump w jeszcze tej pierwszej wypowiedzi, no, także na razie tylko poczekamy Kanada, na 21 Meksyk stycznia. I Chiny, no, on się czai jak ten euro zyskuje. Przyczajony smok, czy tam tygrys. Ukryty tygrys, ukryty smok, czy ukryty tygrys. Tygrys, bo on się czai. Zobaczcie, że po tej decyzji Bidena o zezwoleniu Ukrainie na uderzanie tymi średniozakresowymi rakietami, Trump nie powiedział ani słowa. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Owszem, jego otoczenie, syn, Musk, ale on ani słowa, czeka po prostu. Tak naprawdę czai się, zobaczymy. Ja o czym chciałem powiedzieć a propos tej miedzi, bo tam są miedzi, miedź i cła. Więc miedź według mnie rzeczywiście jest ta kontradyktoryjność taka dychotomia, że tutaj z jednej strony uderzenie w OZE, bo on jest niechętny OZE, z drugiej strony rozbudowa przemysłu amerykańskiego, tylko zahamowanie czegoś idzie szybciej niż budowanie czegoś. Więc myślę, że rynek wycenia przyszłość. Ja wiem, ale w sumie to jednak idzie w kierunku nie mieć. A na miedź chyba największy wpływ mają dwa elementy, to znaczy Chiny, gospodarka chińska i tutaj zaraz wrócimy do ceł. To po pierwsze, a drugie dolar. I to jest ciekawa sprawa, dlatego że zazwyczaj dolar jest, surowce są skorelowane z dolarem tak, że jak dolar słaby, no to surowce drożeją. Jeżeli giełdy rozgrywają coś według scenariusza z 16 roku, a coraz bardziej mi to wygląda na rozgrywanie wielu elementów rynków według scenariusza z 16 roku, czyli pierwszej kadencji Trumpa, to zauważcie, dolar wtedy do połowy grudnia zszedł, eurodolar, do 1,04, teraz 1,03, tam 50 było nawet. Po czym przez rok co się stało? Z 1,04 zrobiło się 1,24. Mało kto to pamięta, 20% wzrost euro-dolara. Nie wiem, ja nie patrzyłem, jaki to był powód tego szalonego wzrostu, ale był. Jeżeli będzie ten sam scenariusz, no to wtedy dobrze dla surowców, tak, prawda? Ale jest jeszcze jedna kwestia. No. Indeks, nie wiem, czy możemy odpalić wykres, ale indeks dolara za pierwszej kadencji Trumpa generalnie trzymał się poniżej 100.
Teraz 107. Teraz właśnie jest powyżej. Ta 107, stówka jest wsparciem, a nie opojem. Więc mamy tutaj też odwróconą troszkę sytuację, tak? No bo za... Jeżeli patrzeć globalnie, tak? Nie tylko do euro. Tylko teraz ciekawostka, bo euro 50% w indeksie dolara. Więc tutaj to, że jesteśmy na podobnych poziomach, co wcześniej, kiedy byliśmy inaczej, to znaczy, że cały koszyk pozostałych walut wygląda zupełnie inaczej niż to w przypadku pierwszej kadencji i mocno, mimo swojej mniejszościowej roli, mocno waży na całej wycenie indeksu dolara. Więc tutaj ta sytuacja gospodarcza jest jednak pod tym względem, uważam, pewna różnica. Nie musi być tego samego scenariusza. Poza tym aż tak mocny dolar to dla Stanów Zjednoczonych też nie jest za dobry, bo jednak... Ja pamiętam wypowiedzi Trumpa sprzed miesiąca czy dwóch, kiedy mówił, że yuan jest za słaby i euro jest za słabe, że dolar powinien być słabszy. Dla giełdy amerykańskiej byłoby to super. To taki dodatkowy boost, taki kolejny steryt anaboliczny by został wstrzyknięty, no bo większość... Dla giełdy, dla S&P większość przychodów jest z zagranicy, także im słabszy dolar, tym te EPS-y jeszcze będą nabustowane. Ale słuchajcie, nawiązując do tego, co na początku rozmawialiśmy, czyli do geopolityki. Ja uważam, że jeżeli te napięcia geopolityczne osłabną, jeżeli będzie zawieszenie broni na Bliskim Wschodzie, to jest też moim zdaniem bardzo istotne. Już negocjują od wczoraj. Dokładnie tak. Jeżeli nastąpi jakieś zamrożenie, bo tak samo jak pan Piotr i tutaj Bogusz, ja też nie wierzę w zakończenie w przyszłym roku jednak. Jednak Putin tutaj będzie chciał jak najwięcej ugrać, tak mi się wydaje, ale nawet jakiś początek rozmów pokojowych, jeżeli nastąpi, może przy pomocy Turcji, to moim zdaniem to bardzo ulży euro i dolar się zacznie osłabiać, bo uważam, że siłą Ameryki jest ten niepokój na całym świecie. Oni są teraz postrzegani jako ten safe haven i zasysają po prostu trochę sztucznie, umówmy się szczerze. Prawda? To nie wynika z siły gospodarki amerykańskiej, czy nawet z całym szacunkiem z oddziaływania pana Trumpa, bo uważam, że jednak troszeczkę mu za dużo przypisujemy tej mocy, prawda? Bo jednak republikanie... No, on ma tą moc, tak? Ale jest jeszcze kongres, jest jeszcze senat, gdzie tam są te grupki, tak jak u nas w partiach, prawda? Że to nie są monolity. Tutaj to oni w ogóle nie są monolitami, u nas to gdyby boss partii coś postanowił, to by tak głosowali, prawda? Ale u nich to tak nie działa. Tam mają darczyńców swoich, to są biznesmeny. Z drugiej strony też Donald Trump zapowiada wprowadzenie bardzo wielu stanów wyjątkowych, które pozwalają mu obejść wymagania kongresowe. To prawda. Więc tutaj wprowadzenie właśnie stanu wyjątkowego z migracją czy z energetyką pozwoli mu naprawdę na bardzo wiele w najróżniejszych zakresach. To racja, ale też ja bym nie przeceniał. Pamiętam też, jak bardzo dużo tam, bardzo my żeśmy się obawiali prezydenta Obamy, pamiętam, że to socjalista, że znacjonalizuje, bo on zaczął nacjonalizować te koncerny typu Citibank, Bank of America, samochodówkę, prawda? A potem się okazało, że to swój chłop, że wręcz Wall Street odpaliło w ogóle jakoś w szaleńczy sposób ku zaskoczeniu obserwatorów wszystkich. Tak samo było z Trumpem w 2016, prawda? Także to, przez co postrzegany jest negatywnie Trump, to moim zdaniem jest też przereklamowane, tak jak to, co on dobrego ma zrobić de facto. Negatywne jest to, że jest nieobliczalny. Nie sposób przewidzieć, co zrobi po prostu. To zawsze jest pewien problem, który utrudnia analitykom ocenę pewnej sytuacji i wydaje się, że bazując na tym, rok 2024 jeszcze się nie zakończył, ale już blisko końca i być może jakichś dużych ruchów nie będzie, analitycy się pomylili, bo po pierwsze, jeżeli chodzi o typy dotyczące S&P, średnia prognoz, jak pamiętam, w końcówce 2023 roku to była okolica 4800 punktów, 4700, mamy 6000. WIG20, rozmawialiśmy też rok temu, to były typy 2700, 2800, 3000. Może tyle będzie, nie wiem, został nieco ponad miesiąc, ale za mało. Ale będzie bardzo ciężko o taki wzrost w tym czasie. No i teraz, ale już pomijając te prognozy, bo pewnie takie stricte już prognozy to sobie będziemy robić za miesiąc. Stany Zjednoczone na historycznym szczycie, polska giełda nisko. I teraz pytanie, załóżmy, że inwestor dopiero wchodzi na giełdę, inwestor w Polsce. Czy on w ogóle powinien inwestować na polskiej giełdzie, skoro ma tak świetne spółki działające globalnie, ale będące na historycznym szczycie? I co wy moglibyście powiedzieć pod tym kątem, bo ja w ostatnim czasie, patrząc na nastroje choćby widzów, obserwuję, że rzeczywiście ten kapitał odpływa z polskich spółek, płynie w stronę Stanów Zjednoczonych, ale czy to nie jest troszeczkę właśnie kupowanie na szczycie, a uciekanie
ucieczka z mocno przecenionych walorów w ramach pewnego rodzaju strachu, obaw przed, no, pytanie, czy wiadomo czym. Jak uważacie tutaj? Czy ja uważam, że stopy zwrotu w Stanach będą niższe niż w Polsce przez kolejną dekadę. Zresztą Goldman Sachs sam w swojej analizie przewiduje tylko 3% średniorocznego wzrostu. Tutaj kataklizmu nie będzie. Tu nie, krachu nikt nie przewiduje. Ale uważam, że Stany mogą przypominać nasz nawet WIG20 z całym szacunkiem przez ostatnią dekadę, czyli to będzie taki męczący boczniak. Oczywiście będzie można zarabiać, ale jako stock picker. Już te czasy ETF-ów, łatwo to już było, ja to bym tak podsumował w Stanach Zjednoczonych, że trzeba będzie się wykazywać większą selekcją. A takie czasy nawet, wiecie, ETF-owskie w Polsce mogą nastąpić. Dlaczego? No mamy, tak jak tutaj Bogusz troszeczkę polemizuje, ale mamy o wiele tańsze wyceny. Mamy wsparcie z Unii Europejskiej, 600 prawie miliardów KPO, to dopiero teraz się zacznie rozkręcać w przyszłym roku, a do 2026 musimy wydać pieniądze, więc do tutaj sierpnia, tak. No, wiadomo, że dobre do relacje sierpnia, rządu z Unią pewnie przełożą się na przedłużenia tych kontraktów. Tutaj też jest duża szansa na zmianę na fotelu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Też na pewno będzie zmiana, pytanie na kogo? Tak jest. Pytanie na kogo? No, pierwszy sondaż widziałem wczoraj, no to tam 20 punktami procentowymi Trzaskowski prowadzi. Ale nie ukrywajmy, jest to kandydat preferowany przez kapitał zagraniczny. To bym też tego nie lekceważył, prawda? Bo jednak zagranica mogła być w konsternacji. Dlaczego nie ma kandydatów? Ani jedna partia, ani druga się nie wychylała. No, pan Sikorski był takim jastrzębiem wobec Rosji, więc tutaj bym mógł zaognieć, więc na miejscu takiego zarządzającego z Nowego Jorku czy z Londynu, to też bym się wstrzymał. Biorą na przykład z Donalda Trumpa, który obserwuje, co się wydarzy, dopiero ewentualnie wtedy się wypowie. I tutaj też. No, tak mi się wydaje. I słuchajcie, teraz być może bardzo ryzykowny bet. Po inauguracji Trumpa uważam, że powoli, acz konsekwentnie, kapitał z Ameryki będzie się przemieszczał do peryferiów, do Europy, którą według mnie, ja tutaj też ryzykuję, bo Bogusz na mnie bardzo patrzy uważnie, ale uważam, że oszczędzi Europę. Nagrywamy, nie? Że oszczędzi Europę, jeżeli chodzi o cła, i myślę, Europa będzie, no, odetchnie, może tak. Tutaj nie będzie jakiejś mega hossy, ale Polska jako emerging markets, tutaj myślę, że Buks, Polak, Węgier, dwa bratanki, może to wróci, te powiedzenie w rozumieniu giełdowym w przyszłym roku. Ja mocno kciuki trzymam za Polskę oczywiście, bo uważam, że jest tania i powinna być wyżej, rzecz jasna, tak uważam. Jeżeli chodzi o politykę globalną, to jeżeli Trump rzeczywiście, jeżeli zarządzający funduszami będą widzieli, że zmierza ku rozmowom, nie porozumieniu, tylko ku rozmowom w sprawie porozumienia, to już zobaczymy ruch w Warszawie. Już zobaczymy ruch w Warszawie. Najgorsze by było to, cośmy tutaj mówili na samym początku, gdyby Putin czymś zdenerwował Trumpa, no bo wtedy, no to wtedy to byśmy mieli taką przecenę w Warszawie, żebyśmy się ze śmiechu nie albo rozbierali. Słuchajcie, w ogóle biały łabądź, tak, czy biały kruk, przewrót pałacowy w Rosji, przecież mieliśmy takie w historii, tak, nagle obala się tego cara, który ponosi, no, umiarkowaną przerzuca się porażkę, na niego całą, tak, winę. I nagle on jest ten zły, tak, na zsyłce. Tak, robimy powtórkę ze Stalina, tak. Jakoś wątpię, czy ten czarny łabędź tym razem nam wypłynie tutaj w Rosji, bo... Znaczy, to jest jedyna tak naprawdę na dzień dzisiejszy szansa na wygraną Ukrainę. Dla nas bardziej biały. To jest jedyna szansa na wygraną Ukrainy, bo wtedy Rosja może się z twarzą wycofać. Ale mówiło się o tym na początku wojny, pamiętacie, nie? Jakoś to przycichło. Oczywiście, tylko mówiło się też również o tym, bo to... Bo to Putin odsyła generałów, a nie generałowie Putina. Czytałem wielu analityków tych globalnych właśnie, że żebyśmy się nie zdziwili, kiedy po Putinie przyjdzie ktoś gorszy. A to też tak może to jest, bo oni są nacjonalistami, przecież Nawalny był nacjonalistą. Bardziej agresywny. Bardziej agresywny od Putina. Był większym jastrzębiem. W związku z tym to niekoniecznie musi być lepiej. O tak, jeżeli ten łabędź nam wypłynie. Znaczy, no, Rosja tam jednak, będzie biały czy czarny. Rosja jednak mimo wszystko ponosi te straty w ludziach i obywatele to też widzą. Tak, tak. Rosja oczywiście, podobnie jak Związek Radziecki, bardzo mocno przecież przez te dekady ostatnie działała, żeby nie tworzyć żadnych jedności na poziomach społeczeństw, tak, nawet na poziomach ponoć te rozbijania już na poziomach dzielnicowych. Jak się w dzielnicy ludzie organizowali w sprawach jakiejś pomocy społecznej czy jakiejś tutaj akcji, coś w ten deseń dla swojej dzielnicy,
pojawiała się już ktoś z władzy i przejmował nad tym kontrolę, żeby tam nie tworzyć tych oddolnych komórek, które mogłyby stanowić później zarzewie jakiegoś oporu. Falun Gong rosyjskie nie powstało, tak? Tak, tak. I te rzeczy to oczywiście, ale z drugiej strony teraz mówimy o 700 tysiącach ofiar na Ukrainie po stronie rosyjskiej. Tak, nie wiemy, są... nie wiemy, wiesz, no nie wiemy, wiesz, no te, takie liczby się pojawiają, ja tak? Wiem, ale no jeżeli się pojawiają, takie liczby się pojawiają, nic, no to jest 700 tysięcy rodzin. Nic to już nie, wiemy. Nie jest, to już jest spora część. A ile jest po stronie ukraińskiej? No mówi się o 250, no, mówi się, no nie to wszystko się ja mówi. To, ja to wiem, natomiast chodzi mi o to, że rodziny faktycznie wiedzą, że kogoś straciły. I to jest całokrajowe, całorosyjskie. Oczywiście ci na Syberii to nie będą się jednoczyć, tak? Ale rodziny mieszkające w Moskwie, w Sankt Petersburgu i tak dalej będą po prostu wiedzieć, tak? Wiesz, to, kogo ja brakuje, z jakiego powodu. Na temat... Nie bez powodu, przecież mamy żołnierzy północno-koreańskich. A no tak, tak. I podobno jemeńscy również się szykują. Tak, już Huti tak. Podobno są werbowani. Werbowani. W związku z tym, wiesz, ja czytałem na temat metody zatrudniania, tak powiem, żołnierzy w siłach rosyjskich. No i te metody są takie, że Putin stara się sięgać z obrzeży, prawda? Mhm. Nie ze środka, nie z dużych miast, nie tam, żeby... Tylko właśnie w tam, gdzie dlatego. Jest, no, z więzień z różnych miejsc i to rodziny same często wypychają tych ludzi, bo nawet jeżeli ten ktoś zginie, to oni dostają sporo pieniędzy. To, no niestety tak to wygląda. Stymulus dla gospodarki. Patrząc po liczbach tych makroekonomicznych, to wcale w tej Rosji nie jest aż tak źle. No i może nie licząc stóp procentowych, tak? Ale jednak mimo wszystko ten PKB, to CPI no wcale nie wygląda tak tragicznie, jak na kraj tak sankcjami obłożony. Bo z tymi sankcjami to jest zawsze to samo. Ciągle się powtarza ten sam numer, rozumiesz? Ja czytałem opracowania na ten temat, na temat sankcji. One nigdzie nie działają. Dokładnie. Kuba, Iran, Wenezuela. Czyli ja w tej chwili zauważyłem po raz pierwszy. Gdzie działają te sankcje? Gdzie obaliły rząd? O tym mówię. Bo może nie obaliły, ale zaczęły działać. Bo ja miałem takie samo zdanie, że te sankcje na Rosję bardziej szkodzą na przykład nam niż Rosji. Ale zaczęło się, że oni musieli wstrzymać produkcję w Arctic LNG, bo nikt nie chciał kupić od nich skroplonego gazu. I to już jest spore, bo to jest ostatni wielki projekt, który gdzieś tam ruszył. Więc tu już jest duża zmiana. W kontekście, trochę długo, tak? Tysiąc dni, ale... W kontekście naszej polskiej giełdy, to ja bym powiedział tak, niech ten konflikt będzie, czy wojna, zamrożone i to niech nastąpi, ale absolutnie sankcji bym nie zdejmował i nie wznawiałbym handlu na rosyjskiej giełdzie, bo powiem szczerze, no pozbyliśmy się, znaczy oni na własne życzenie się wypisali ze świata zachodniego, ale pozbyliśmy się dużego konkurenta w regionie. No jednak giełda rosyjska przyciągała dużo kapitału, ona chyba więcej o wiele ważyła w koszykach emerging markets niż Polska. Ale prawdę mówiąc, te spółki przecież tam też wcale nie były takie małe, tak? No IKL, Polyus, Gazprom, oczywiście, to wszystko. I do momentu sankcji... inwestorzy inwestowali w Gazprom, tak, nawet no, ale ci no, tacy rozpoznawalni. Do Polski, do momentu inwazji, do momentu nałożenia sankcji, to jednak jakby na to nie patrzeć, to były spółki, no, którym można było zaufać. Tak? Dużo bardziej niż, nie wiem, miałbym kupić spółkę z giełdy argentyńskiej czy wenezuelskiej. No tak, tak. Więc tutaj dopiero sankcje sprawiły, że surowce, tu się... Surowce, prawda? Ty tak. Jesteś od surowców, także... Tak, ale no to sprawiło było... po prostu, że to sankcje sprawiły, czyli Zachód sprawił, nie, że spółki... Nie, sankcje nie zdejmą, to jeszcze... Tak, ale tu Niemcy nie ma za mojego życia zdejmą, to jeszcze tak. Długo potrwa. Długo tutaj, potrwa. Jeżeli chodzi o cła, jeszcze jedna uwaga, bo to by mi uleciało, mianowicie... Z cłami Trumpa to jest tak, że jeżeli on uderzy w Chiny i Europę, przy tym zakładamy, że uderzy i solidnie uderzy. Nie wiemy jakie, 60% to nie wierzę, 20% na europejskie też nie bardzo wierzę, no ale że uderzy. To niestety wtedy tak, ucierpią Niemcy bezpośrednio, no bo naród eksportowy, gospodarka eksportowa i pośrednio przez Chiny, bo jeżeli Chiny dostaną uderzone, to Chiny uderzą w Niemcy znowu, bo Niemcy bardzo mocno z Chinami są związane. A jeżeli Niemcy dostaną z dwóch stron cios, no to my jesteśmy niestety z nimi skorelowani potężnie, 28% naszego handlu zagranicznego. To też obawiam się, że Europa się będzie broniła po prostu osłabianiem euro. Tak. Czyli o te 20% tak spadnie, neutralizując tak to. Także ten scenariusz tak niestety osłabienia być. Dolara wtedy by nam tutaj się nie sprawdził. Nie sprawdziłby się ten scenariusz. Wtedy. A tak. Z kolei Chiny sobie uwolnią juana i też będą się śmiały. No.
Są takie możliwości, panowie. Bardzo pesymistycznie, nie? Zalecieliśmy. Rysujemy scenariusz. Tak, i ostatni jeszcze temat na dzisiaj. 25 rok to oczywiście wybory prezydenckie w Polsce. My żyliśmy w tym roku wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych, mimo że to nie były wybory prezydenckie w Polsce. My w Polsce o tym mówiliśmy w zasadzie codziennie. Nie było materiału gdzieś tam, w którym uczestniczył jakiś analityk z danego rynku, który by o wyborach nie mówił. O tym się mówiło więcej niż o wynikach spółek, niż o konkretnych odczytach makroekonomicznych, na przykład ze Stanów Zjednoczonych, czy nawet z naszej polskiej gospodarki, które powinny być dla nas bardzo istotne. A ja miałem wrażenie, że, no nie wiem, jak było wystąpienie szefa RPP, pana Glapińskiego, to mniej się o tym mówiło niż no, na przykład o tym, co tydzień temu powiedział Donald Trump. Ale to już zostawmy ten temat. No bo profesor Glapiński, no wiesz, ja z obowiązku, bo TVN24 Biznes i Świat nie zawsze zatrudnia, w związku z tym do słuchania jego wynurzeń, w związku z tym z obowiązku go słucham, no i wybacz, ale to no nie może mieć mocnego przełożenia na rynek to, co on mówi. Ale no. Niektóre wskazówki, na przykład dotyczące zdrowej diety, pamiętam, że się pojawiały. Prawda? Co do jedzenia kiszonek, uważam, że bardzo słusznie. Ale, że po chleb sam chodził. Ale co by nie mówić, możemy się śmiać, ale za złotem to miał rację. Na złocie zarobił. Miał jak miał, ale to nawet nie, że zarobił, ale że w ogóle zwiększamy tezę w Polsce. Drodzy panowie, pan Glapiński jest ode mnie o 7 dni starszy, tak samo muszę go popierać. Ja, bo oczywiście też popieram giełdę, która pierwsza sesja odbyła się w mojej urodziny, nie wiem, czy wiecie. Także, no proszę. Prawda? Czyli od razu na urodziny pakiet akcji. Tak, pan otrzymał w ramach prezentu. Tak, no, powiedzmy. No i teraz, wybory prezydenckie. Czy inwestorzy powinni tutaj szukać szans, czy bardziej zagrożeń związanych z tym, że no, będzie to przepychanka, umówmy się, będzie to przepychanka kandydatów, będzie to brudna rozgrywka najprawdopodobniej, wyszukiwanie z przeszłości jakichś właśnie brudów, rzeczy, gdzie można byłoby docisnąć tego kontrkandydata, czy kontrkandydatkę, zobaczymy. Jak uważacie, jak to skomentować w kontekście giełdy w 2025 roku? Ja jestem apolityczny, to deklaracja na początku, prawda, żeby tutaj mi się nie oberwało, ale uważam, że będzie jak najbardziej trzaskowski rally u nas w Polsce. Uważam, że może być powtórka z takiej euforii, która zapanowała po wyborach parlamentarnych. To będzie taka euforia bis. No dlaczego? No, kapitał zagraniczny właśnie czekał na to przypieczętowanie, tak, zmiany władzy, no bo jednak prezydent był z przeciwnego obozu, on dużo rzeczy mógł blokować. Jednak te relacje z Unią Europejską wciąż nie są takie najlepsze z tego powodu i uważam, że jeżeli tutaj byłby przedstawiciel tej koalicji rządzącej jako prezydent, no to by zwiększyło wiarygodność Polski. Moim zdaniem mielibyśmy szansę z takim krajem być podobnym do Argentyny nawet. Stałem tutaj z szacunkiem dla pana Milei. Nie pod względem inflacji. Ale słuchajcie, naprawdę my się śmiejemy, ale u Lexa Friedmana był ostatnio Milei. Zachwyceni. Wszyscy ci influencerzy, inwestorzy amerykańscy przytaczają jeden po drugim Mileja, że on tam właśnie te deregulacje wprowadził jako pierwszy, to co ten Dodge z Elona Muska ma wprowadzać, no to Milej był tym pionierem tego ruchu. Więc dlaczego nie? Jeszcze jakby to się zbiegło z jakimś zamrożeniem czy z początkiem rozmów pokojowych Ukraina-Rosja, no to mamy idealny miks plus KPO, idealny miks na hossę w przyszłym roku. Oczywiście są zagrożenia, czyli to, co teraz widzimy, no niestety na niektórych odcinkach front jest przełamany na wschodniej Ukrainie. Rosja odnosi taktyczne sukcesy. Bodajże w tym roku najwięcej terytoriów przejęła w listopadzie. Od początku tego roku. To był rekord. Też mam wrażenie, że buduje sobie, czyli buduje sobie przewagę do rozmów. Do rozmów pokojowych, dokładnie tak. Także to jest oczywiście zagrożenie, ale ja się pokuszę o stwierdzenie jedyne. Z gospodarką nie jest źle. Produkcja przemysłowa prawie 5% rok do roku. 4,7. 10% w stosunku do września. Detaliczna sprzedaż też już troszeczkę odbija od dołka. No to głównie zawody. 1,3. Ale jest na plusie. No bo to poprzednio było 3. Poprzednio była tragedia. No, nie było błędu jakiegoś. Ja też nie. Ale tu akurat samochody, bo widać się boją, że jak Trzaskowski dojdzie do władzy, to szybciej zakażą spalinówek. Okay. Czyli stymulus. Zobacz. Trzaskowski rally. No. Słuchajcie, nie. Volkswagen powinien zyskać. Elektryczne samochody to nieporozumienie jest według mnie. Ale to jest inny temat zupełnie. Jeżeli chodzi o Trzaskowskiego i tego, czy walka o prezydenturę będzie miała duży wpływ na giełdę, nie wierzę w to. No to znaczy,
według mnie, jeżeli mierzyć, jeżeli za jeden przyjąć wagę naszej kampanii prezydenckiej, to 10 jest to, co zrobi Trump, no, według mnie. No, bo to w kontekście Ukrainy. Bo to będzie najważniejsze. I dlatego do 20 stycznia mamy względny spokój. Gdyby Warszawa chciała, to mogłaby spokojnie coś zrobić. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie nie odważą się, no, wypuścili ten jeden pocisk, jedną rakietę, prawda? Ale nie wypuszczą ich 10, abstrahując od tego, że jedna kosztuje 85 milionów dolarów. No trochę kasy to jest. Ale 10 na razie nie wypuszczą, bo nie chcą się narazić Trumpowi. W związku z tym dopiero po 20 będzie wóz albo przewóz, albo w tę, albo we w tę. Albo pójdziemy do góry i Warszawa na tym potężnie skorzysta, albo nie. Jeżeli chodzi o samą kampanię, czy ona będzie brudna, wiem, że wszyscy mówią, że będzie brudna i jakoś nie widzę, żeby Trzaskowski chciał uprawiać brudną kampanię. Nie wiem, jego współtowarzysze być może, ale myślę, że on ich przytrzyma. A wybranie z PiS-u, no bo nie jest to wybranie obywatelskie, tylko wybranie z obywatela. Ja nie staram się być neutralny. Wybranie z obywatela, pan Nawrocki. No też mi nie wygląda na takiego, który chciałby rzucać jakimiś w rodzinę, czy tam w owszem, tam jest Kurski, tam jest Bielan, wiadomo, że to może różnie wyglądać, ale jakoś nie widzę tej brudnej kampanii, ale zgadzam się z kolegą, że gdyby Trzaskowski zamknął klamrę, postawił nad wygraną tego obozu z 15 października. Przecież widzieliśmy, jak rynkom finansowym się to spodobało, to 15. Widzieliśmy umocnienie złotego, widzieliśmy giełdę, te początki, prawda? Było bardzo, bardzo, bardzo widoczne. W związku z tym to na pewno nie jest przesądzające, ale niewątpliwie by pomogło, gdyby ten obóz miał pełnię władzy. Ja się absolutnie zgadzam. Wybór prezydenta, jeżeli będzie to prezydent inny niż z Prawa i Sprawiedliwości, więc tu dużego wyboru nie mamy tak naprawdę, no to jest wisienka na torcie po prostu działań Donalda Trumpa w kontekście Ukrainy, ponieważ to ma, tak jak już wspomnieliśmy, mówiliśmy szeroko, największe znaczenie dla tego naszego rynku i tego, jak to się rozwiąże. Bo jeżeli będziemy mieli, jak wspomniałem, mało prawdopodobny scenariusz prorosyjskiego rządu w Kijowie, to nawet wybór do Rafała Trzaskowskiego nie będzie odebrany jakoś mega pozytywnie. Wtedy właśnie może byłby lepszy Radosław Sikorski, tak, ze swoim nastawieniem antyrosyjskim, ale no już wiemy, że no, W kontekście konfliktu dyplomatycznego z Izraelem może byłby lepszy, ale to już nie ruszajmy. Tak. Już nie mamy tyle godzin. Wiecie, panowie, prezydent Polski nie będzie strzelał się z Rosjanami, tak jak pan Sikorski się kiedyś strzelał z nimi, prawda? Podobno, tak. W Afganistanie. I nie będzie walczył na pięści z Putinem. Ten pan Nawrocki no akurat nie walczyłby, bo nie byłoby takiej możliwości. To Putin chyba ma czarny pas w judo, ale mogłoby to się źle skończyć. Ale obejrzelibyśmy taką walkę. No, było to ciekawe. Panowie, nasz czas antenowy dobiega końca. Przed nami debata o sektorze nieruchomości. Ja wam bardzo dziękuję za udział, za świetną, merytoryczną rozmowę. Widziałem po komentarzach, też po tym, jak zwiększał się pik widzów, że wszyscy byli zainteresowani tą rozmową. Mam nadzieję, że wam się, drodzy widzowie, też ta debata podobała. No a panowie, wam jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy. Dzięki.